Hej, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam do holu zakupowego. Będzie to hol z DM-u. W DM-ie dawno już nie byłam, tam tylko zajeżdżam w sumie, jak mam jakiś termin u lekarza. Natomiast w DM-ie pojawiają się coraz więcej nowości i mam wrażenie, że te półki są trochę takie bardziej zapełnione niż w Rossmanie, w sensie mają więcej produktów. Dzisiaj zacznę może od zapachu i od kolorówki. Jeżeli chodzi o zapach, kupiłam sobie perfumy Anima Aromatics. Ja pokazywałam już tą wersję czarną w moim filmie o perfumach. Natomiast teraz zdecydowałam się właśnie kupić sobie tą czerwoną wersję. Zapach jest taki bardziej kobiecy niż ten czarny, chociaż czarny jest bardzo fajny. I te perfumy się prezentują w ten sposób. One kosztują 10 euro bez centa, 40 ml i jest to woda perfumowana. Natomiast te perfumy są bardzo trwałe, przynajmniej te czarne są bardzo trwałe, więc to polecam serdecznie. No i mam nadzieję, że te czerwone będą się również świetnie sprawdzały. Cena naprawdę jest niedroga, a ta czarna wersja jest naprawdę super. I to się prezentuje w ten sposób. Tam są tylko dwie wersje zapachowe, właśnie ta czerwona i ta czarna. Bardzo tanie perfumy, polecam to serdecznie. Chciałam kupić sobie nową paletę cieni z Catrice, natomiast to, co wypatrzyłam przez internet, nie było dostępne na półce. Więc zobaczyłam, że na promocji była taka paleta, raczej bym powiedziała, że jest to paleta taka już, była to świąteczna paleta z Revolution Pro. I to jest zestaw cieni plus bronzer i rozświetlacz. To było za 5,95. Normalna cena to była 10 euro bez centa. To właśnie było na promocji. Tam chyba taka wersja ciemniejsza, z ciemniejszym bronzerem, takim różem bardziej fuksjowym. Natomiast dla mnie tamta paleta byłaby za ciemna i za zimna. I teraz pokażę, jak to się prezentuje. Tu właśnie mamy róż, tutaj mamy bronzer, rozświetlacz i cienie. Ja dzisiaj użyłam tego pierwszy raz i tak, bronzer wydaje się troszeczkę taki bardzo rudy i ciepły, natomiast on całkiem ładnie się prezentuje, ale tylko dla ciepłych karnacji. Natomiast ja już jestem na dzień dzisiejszy zakochana w różu, nadaje takiej świeżości oraz rozświetlacz. Cudowny jest ten rozświetlacz, on daje taką piękną taflę, może ja pokażę. I on jest w takim odcieniu, nie wiem czy to widać, taki szampański ma odcień. Bardzo ładna jest ten rozświetlacz, natomiast róż również cudowny. A jeżeli chodzi o odcień, są takie standardowe dzienne, natomiast te dwa, one są takie bardziej błyszczące, świąteczne. Natomiast to się w przyszłości po prostu przyda. I tam jeszcze były z tej serii jakieś kredki do ust i takie palety cieni, takie większe, ale wzięłam sobie po prostu tą mniejszą. Z kolorówki to sobie również wzięłam dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, wczoraj sobie wzięłam taką kredkę do brwi, to jest Essence, taki precyzyjny ołówek do brwi. On jest również wysuwany, jak w przypadku Catrice. To kosztowało euro 99. Chciałam sprawdzić teraz coś innego do brwi, ponieważ ta kredka Catrice, oni chyba zmienili formułę. I ona się ciągle mi łamie po prostu, więc chciałam coś innego, a to jest trochę tańsze. I tam było kilka różnych kolorów. Następnie tutaj kupiłam z Alverde taki stick do konturowania. Ja nic takiego nie mam, jeżeli chodzi o konturowanie na mokro. Chciałam coś spróbować, ale taniego. To było za 2,45. Taki ma to kolor. Jest dosyć miękkie, zobaczymy, no tego jeszcze nie stosowałam, to może spróbuję jutro pierwszy raz i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Natomiast to była ostatnia sztuka na półce, tam jeszcze były róże, jakiś rozświetlacz właśnie w takim sticku. Więc tak, to z kolorówki będzie wszystko. Teraz jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, więc kupiłam sobie ponownie z Balea Vital takie serum z ceramidami do twarzy. Cena to jest 4,99. To serum kupiłam ponownie. Bardzo dobre jest to serum. Ono jest takie mleczne, świetnie nawilża buzię. Ja to stosuję teraz właśnie na noc i już kończę to opakowanie, więc postanowiłam kupić nowe, więc to jest naprawdę super. To serdecznie polecam. Do twarzy kupiłam również, że mi się skończył krem z Balea Med Ultra Sensitive.
to jest 7% mocznika. Bardzo dobry krem na zimę. On daje taką powłokę, taką ochronę na twarz, natomiast ten krem nie będzie dobry dla cer mieszanych czy tłustych, a głównie dla suchych czy jakichś takich, czy normalnych, przesuszonych. Więc w ogóle tą serię Med Balea polecam, bo mają wszystkie dobre kosmetyki. Cena to jest około 4 euro. Następnie tutaj wzięłam ponownie Catrice taki tonik z kwasami BHA i AHA. Wzięłam to, ponieważ to było akurat na przecenie, chyba wycofują ten produkt, albo będą opakowania zmieniać, nie wiem. Tak czy siak to kosztowało teraz na promocji 3,99, normalna cena to jest 5,99, więc połowa taniej. Tu mam tego 100 ml, ponieważ taki, tak, to jest 100 ml, natomiast ten tonik już jest dobry, bo ja go kupowałam w tamtym roku. Następnie do twarzy wzięłam sobie taką mgiełkę brązującą Est Moritz. Nie miałam z tego jeszcze nic, to cena to jest 8,99. Musiałam kupić sobie coś nowego, ponieważ te krople brązujące z Garniera już mi się powoli kończą, a to może będzie jakaś taka lepsza opcja, po prostu pichnąć na twarz, może to po prostu będę częściej używała. No nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle znacie tą firmę, czy dobre mają kosmetyki właśnie do ciała, więc to wzięłam. Następnie jeszcze mam taką z Essence, taką maskę na noc. Ja już to chciałam wcześniej zakupić, natomiast tego nie widziałam na półce. Po prostu było wykupione wcześniej. Teraz akurat było i jest to maska z awokado, z masłem shea i retinolem. Natomiast skład ma bardzo dobry. I to będę stosowała właśnie na noc. Cena to była 4,99. Tutaj mam tego 50 ml, tak to się prezentuje. Ciekawa jestem tego produktu, tego nie trzeba zmywać, to zostawiamy na twarz, właśnie na całą noc, taką grubszą warstwę. I jeżeli chodzi o twarz, to będzie już wszystko. Kupiłam również parę produktów do włosów, w sensie odżywki, bo mam kilka szamponów, natomiast już nie mam żadnych prawie odżywek. Jedną właśnie kończę. I teraz tak, wzięłam z Balea, jest to taka odżywka nadająca objętości do włosów cienkich i delikatnych, to było za euro 49. Tam w ogóle było bardzo różnych odżywek i szamponów z Balea, mnóstwo tego było na półce. I wzięłam również taką nawilżającą z aloesem, tak to się prezentuje, taka sama cena. Więc właśnie wzięłam te dwie odżywki, również kupiłam farbę, ponieważ chcę teraz przycinić sobie lekko włosy, natomiast ta farba, co teraz mam, jest na poziomie 8,3. Teraz wziąłem sobie poziom niższy, 7,3. Tutaj jest, to się nazywa orzechowy blond, natomiast no, ten poziom oznacza, że to po prostu będzie taki średni blond. Tak to się prezentuje. Myślę, że ten kolor to nie widzi tak właśnie po środku, bo te farby zawsze jakoś tak po prostu ciemniej wychodzą niż na opakowaniu. I cena to było 5,99. Mi nie chodziło o firmę, że to ma być L'Oreal, natomiast szukałam koloru właśnie na poziomie 7,3, a tylko było z tej firmy akurat dostępne na tym poziomie właśnie ta farba. Pielęgnacja teraz będzie ciała, więc tak, zakupiłam sobie oliwkę z Baby Love. Taka zwykła oliwka to jest, podrożała, bo kosztuje teraz euro 99. Jeszcze niedawno była po euro 45, no ale to jest jedna z najtańszych oliwek na rynku. Bardzo dobra, dobry skład, to polecam. Kupiłam sobie dwa balsamy. Pierwszy jest z Balea. Ja już miałam wcześniej właśnie latny taki kwiatowy za euro 45, no i ten też kosztuje euro 45, tamtym była zachwycona. I teraz sobie kupiłam z masłem migdałowym i z pestki śliwki. No nie wiem, jak ten zapach będzie się prezentował, natomiast jeszcze tego nie chcę otwierać, bo tutaj mam tylko ile? Nie, rok od otwarcia, ale tego jeszcze nie otwieram, zapachu nie sprawdzam, ale myślę, że będzie równie świetny, jak i ten kwiatowy. Cena jest bardzo niska, euro 45, więc uważam, że to naprawdę za taki balsam to jest naprawdę bardzo niska cena. I wzięłam sobie jeszcze na próbę z Alverde, ponieważ jest to edycja limitowana. Alverde to było za euro 99, mamy 200 ml również, to było za euro 99. Również skład jest bardzo dobry, ponieważ ja zauważam, że w tych Alverde, w kosmetykach często alkohol jest bardzo wysoko w składzie i te kosmetyki są no, nie za dobre z tym alkoholem właśnie wysoko w składzie, ponieważ on będzie przesuszał, natomiast tego alkoholu nie ma.
Więc to sobie właśnie zakupiłam, jestem tego ciekawa. Ja bardzo lubię lawendę w kosmetykach i również niedrogo, no 2 euro też jest dobra cena. Wzięłam ponownie swój żel do golenia z Balea, taki bezzapachowy, euro 59, ja już o nim wcześniej mówiłam. Bardzo dobry produkt, bez zapachu, gęsty, nie podrażnia skóry, więc to polecam serdecznie. Wzięłam również swój peeling do ciała Ornik. Nie wiem, czy tak się tą nazwę wymawia, natomiast ja już to wcześniej również polecałam. Bardzo dobry peeling, zapach taki lekko orientalny, trochę jak kosmetyki Rituals. To 3,99. Ten peeling jest taki nie za drobny, rzeczywiście dobrze tą skórę właśnie zdziera, więc to polecam. I to jest cukier i olej. Rzeczywiście ta skóra jest taka bardzo nawilżona po tym oleju, więc to polecam. Tutaj mam kilka dzieci. Aha, tutaj jeszcze mam płyn do higieny intymnej, euro 49. Tutaj widziałam akurat tą wersję teraz świeżą. Bardzo dobre produkty, więc to polecam. Tam jeszcze jest taka wersja dla wrażliwych osób. I teraz tak, tutaj jeszcze mam takie dwa produkty dla dziecka, więc tu mam taką pastę Odol-Med 2,45. To jest wiek 9. Tak, 6,13 i wzięłam żel pod prysznic dla niego, teraz zmienili opakowanie, Balea, to kosztuje niecałe euro, wzięłam mu dwa opakowania. Więc tak, to będzie na wszystko z tych moich dzisiejszych zakupów. Tutaj, jak mówię, był fajny asortyment w DM i mam wrażenie, że on się coraz bardziej rozszerza, jest większy niż w Rossmanie. Natomiast do Rossmana też czasem tam zachodzę, ponieważ czasem tam też mam swoje po prostu wybrane produkty. Dajcie znać w ogóle, czy znacie te perfumy Anima, czy jednak zakupiłyście po moim ostatnim filmiku o perfumach. Właśnie polecałam te perfumy, są naprawdę cudowne. I dajcie znać oczywiście, czy znacie tą firmę Revolution, ale mi się wydaje, że tą firmę to chyba każdy już zna. Natomiast ja nie mam produktów w ogóle z tej firmy, nigdy nic z tego jeszcze nie kupowałam i nie testowałam. Także dziękuję serdecznie za dzisiejszą uwagę. Dziękuję za wszelkie komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!